Cześć, witam bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. I dzisiaj może dojść takiego użalania się nad sobą, już trochę się poznaliśmy, wiecie, z czym ja się zmagam, z czym się zmagałam. Dzisiaj chcę Wam przede wszystkim powiedzieć, jak radzić sobie z toksycznymi ludźmi w naszym otoczeniu, a przede wszystkim z toksyczną rodziną, bo tutaj, jeżeli o tym mowa, o toksycznych znajomych, to na pewno z takim problemem łatwiej sobie poradzić, niż wyjść poza takie normy, standardy naszej rodziny, niż zmagać się z problemami takimi, jakim jest toksyczna rodzina, toksyczna matka, toksyczny ojciec, bądź toksyczni rodzice. Jest to może trochę łatwiejsze do zdefiniowania, że z takim problemem się zmagamy. Jeżeli chodzi o toksycznych znajomych, to tutaj te zasady, normy są w jakiś sposób określone, ale myślę, że można tutaj, że one się gdzieś tam zacierają i jest to na pewno troszkę trudniejsze do zdefiniowania. Natomiast jeżeli chodzi o toksyczną rodzicę, o toksycznych rodziców, to tutaj na pewno łatwiej jest zdefiniować właśnie ten problem, zdać sobie sprawę, że z tym problemem się zmagamy. Aczkolwiek, jeżeli chodzi też o toksycznych rodziców, to są różne typy toksycznych rodziców i tutaj też, tutaj akurat jest też trochę ciężej w tym temacie, żeby tego toksycznego rodzica rozpoznać, bo jeżeli chodzi o mój przypadek, akurat to tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości, tak, moja matka jest osobą, która w żaden sposób nie spełnia żadnych tak naprawdę funkcji, jakie powinna matka spełniać w relacji matka-córka, bądź też w rodzinie. Natomiast są też na przykład typy matek, które są, na przykład tutaj mówię, nadopiekuńcze, no i musimy, i tu jest na pewno ciężej do sprecyzowania, może być ciężej do sprecyzowania, że ta nadopiekuńczość już jest związana z tym, że ta nasza rodzina, ta nasza mama po prostu nas blokuje, czy po prostu nasze życie zaczyna w jakiś sposób wpływać niekorzystnie, niszczyć go, po prostu staje się takim toksycznym rodzicem w tej relacji, więc to jest na pewno trudniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o mój przypadek, nie jest on ciężki do zdefiniowania, jest po prostu on wyraźny, bez problemu zdacie sobie sprawę, że każdy może sobie zdać sprawę, że z tym się zmaga. Więc słuchajcie, jedną ważną rzeczą też jest to, żeby zdać sobie sprawę, jak poważny problem, z jakim poważnym tworem, czymś się zmagamy. Ja późno sobie zdałam z tego sprawę. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale zdałam sobie z tego sprawę późno. Więc to jest bardzo istotne i to, z czym się zmagamy, toksyczni rodzice, dzieci dorosłych alkoholików, a to przede wszystkim, bo jeżeli chodzi o toksycznych, może to za chwilę. To, z czym się zmagamy, jest bardzo, bardzo ważne. DDA, dzieci dorosłych alkoholików, to są osoby, ja jestem też tą osobą, z którym całe życie będziemy tym obarczone. Nie wiem w przypadku innych typów toksycznych rodziców, ale wiem, że w przypadku DDA, żeby tak jakby uporać się z DDA, musimy przejść terapię. Tak mówi nauka. Nie wiem, jak właśnie jest w przypadku innych typów toksycznych rodziców. No i to oczywiście mówi nauka, myślę, że zawsze wyjątki się zdarzają. Ja tutaj nie mówię, że jestem tym wyjątkiem, ja nie przeszłam takiej profesjonalnej terapii. Może kiedyś wszystko przede mną. Do tej pory nie przeszłam, walczę z tym sama, analizuję to, czytam, słucham. Wcześniej w pewnym okresie mojego życia było tego mniej, bo wydawało mi się, że to wszystko jest za mną. Teraz jest trochę też inaczej. No ale w ogóle w swoim życiu, na mojej początkowej drodze takiego dojrzewania, jak wybierałam sobie jakieś kierunki w życiu, ja starałam się, żeby gdzieś w moim życiu było coś wspólnego z psychologią, żeby właśnie coś usłyszeć nowego, żeby coś przeczytać, żeby gdzieś może ten problem, moje problemy się pojawią, one się na szczęście pojawiały, więc zawsze próbowałam gdzieś taką pomoc właśnie w ten sposób znaleźć. Ale tutaj w różny sposób możecie to próbować, niekoniecznie takim rozwiązaniem. Natomiast, jeżeli już sobie zdamy sprawę, z jak bardzo ważnym problemem się zmagamy, to bardzo istotną rzeczą następną jest to, żeby się nad tym nie użalać. Żebyśmy po prostu nie pogłębiali się w tym naszym żalu, w tym naszym smutku, bo tak naprawdę to użalanie się nad sobą może
prowadzić do tego, że my zaczniemy zamiast jakby wyzwolić się z tych problemów, walczyć z nimi, to my będziemy pogłębiać się w tym wszystkim, w czym jesteśmy. Zaczniemy w pewnym momencie tak naprawdę powielać błędy naszej rodziny, naszych rodziców, bo to jest po prostu taki wzór. Nie możemy się nad sobą użalać, jak już sobie zdamy z tego sprawę, tylko musimy działać. Jak najszybciej i działać. Ja to tak nazywam ładnie działać, ale to jest tak naprawdę, trzeba powiedzieć, że musimy podjąć walkę. Ja z mojego doświadczenia życiowego muszę po prostu powiedzieć, tak to nazwać, bo tak to będzie wyglądać. Jedynym takim słusznym rozwiązaniem są inne drogi, którymi niektórzy idą, ale ja wiem, że z ich doświadczenia one nie są w żaden sposób efektywne. Jedynym słusznym rozwiązaniem jest to, że musimy odciąć, zakończyć relacje z toksyczną rodziną, z toksycznymi znajomymi, z toksycznymi ludźmi. To jest tak zawsze. Z toksyczną rodziną na pewno jest to znacznie trudniejsze, bo wiadomo, że to jest rodzina. Wiadomo, że to na pewno robimy w bardzo młodym wieku, powinniśmy zrobić dla naszego dobra oczywiście. No i wtedy jest po prostu ciężko, tak? Bo nie mamy wsparcia, nie mamy żadnego oparcia, nie mamy takich wzorców, nie mamy obok siebie ludzi, którzy z czymś się zmagali, mają jakieś doświadczenia życiowe, mogą nam pomóc chociażby teorią. No i w tym czasie, w tym okresie jest to na pewno bardzo trudne. Ale jest to nieuniknione. Dla naszego zdrowia psychicznego, dla naszej przyszłości, my musimy odciąć się od toksycznej rodziny. I tyle. To po prostu musi nastąpić. Jest to na pewno trudne z wielu różnych powodów i dużo wątpliwości możemy mieć. Ja nie miałam w swoim życiu wątpliwości. Ja w pewnym momencie mojego życia, od kilka lat przed prawną możliwością, czy przed ukończeniem 18 roku życia, bo wcześniej bym nie mogła sama mieszkać. Ja miałam mój cel, to był jeden z pierwszych moich celi na mojej liście, jest to, że ja się wyprowadzę. Gdzie się musimy też wyprowadzić, to jest istotne. Ta wyprowadzka, czy to takie ucięcie tych relacji, musi być na każdym obszarze naszego życia. Czyli my nie wyprowadzamy się do sąsiedniej okolicy, ja tutaj oczywiście też nie powiem, bo to jest bardzo indywidualne, ale musimy wyprowadzić się tak daleko, żebyśmy w naszym życiu nie mieli żadnej styczności z naszą rodziną w tym przypadku. I to na żadnym obszarze, czy z prywatnym, czy zawodowym, bo to po prostu będzie takie never ending story, coś, z czym zawsze będziemy się zmagać. Tym bardziej, jak już w ogóle nie przechodzimy przez terapię. Czyli taka na właśnie jedna z najważniejszych rzeczy to, że my musimy po prostu zakończyć tą relację. Żeby ona nas po prostu nie niszczyła, nie zżerała, żebyśmy mogli mieć siłę na to nasze działanie, na tą naszą walkę. Ponieważ kiedy my wyprowadzimy się, ja to mówię z mojego doświadczenia, ja wyprowadziłam się, kiedy miałam 19 lat, może nawet 19 lat nie miałam, pracowałam, ale to nie jest uzależnione od pracy. Nie dawajcie sobie żadnych usprawiedliwień do tego, im bardziej oddalacie to rozwiązanie. Ja wiem, że jest łatwiej, że to i tamto. Ja po prostu przez to przeszłam. Ale wyprowadziłam się, jak miałam 19 lat. Teraz to wspominam jako takie moje wyzwolenie. Natomiast tutaj zaznaczę, kiedy do tego dochodziło, z jednego powodu było mi, oprócz tego, że się cieszyłam, to było mi przykro, ale to może w innym filmie. Natomiast dzisiaj o tym, że jak właśnie się wyprowadzałam, zaczęłam spełniać to swoje marzenie, doszło do tego, doszło po prostu do tego dnia. Teraz z perspektywy widzę, że to było też miłe, że wtedy przy mnie była taka osoba, którą znałam, bo moje rzeczy i w ogóle mnie przewoził tata mojej znajomej. Wtedy to była bardzo bliska osoba mojego życia, była to moja przyjaciółka. Jej tata i ona właśnie ze mną tak jakby jechali na to nowe miejsce. I powiem wam, no ja już generalnie po wielu przeprowadzkach, ale ja wiem, że niektórzy wyprowadzą się raz w swoim życiu i to jest tyle i to jest bardzo dla nich ciężkie, tak? Natomiast ja jestem taką otwartą raczej osobą na to. I w tym dniu, kiedy właśnie się wyprowadzałam, kiedy moje marzenie się spełniało, muszę iść po wodę. I w tym dniu, kiedy moje marzenie się spełniało,
Słuchajcie, ja nagle nie byłam tak... Byłam z jednej strony bardzo szczęśliwa, ale było mi przykro, było mi smutno. I szczerze powiedziawszy, nie zakładałam, że w jakikolwiek sposób będzie mi smutno. Znowu zaczęłam sobie tak naprawdę zdawać sprawę z tego, co tracę, czego nie będę mieć. Wiecie, to jest też taki czas, gdzie większość osób, które znacie, będą po prostu... większość osób, które znacie, będą po prostu szły taką standardowymi drogami, tak? Którzy będą mieć oparcie w swoich rodzinach, będą mieć wokół siebie osoby, które tam, tak jak wspomniałam, przeszły przez co i mogą im jakimś słowem, chociażby słowem, bo już nie mówię tu o innych rzeczach, wesprzeć. No to zdajcie sobie sprawę, że wasze życie nagle wygląda inaczej. Tutaj też jest takie ważne, a propos tak innych znajomych, które znacie dookoła, też dodam, że my często osoby zmagające się z takimi problemami jak my, dzieci dorosłe alkoholików, TDA, alkoholizm, różne inne patologie rodzinne, toksyczni znajomi, toksyczni rodzice, to często my zmagamy się, spróbujemy znaleźć wokół siebie takich znajomych, którzy nas mogą zrozumieć, czyli to są znajomi, którzy przez to przechodzili. I tutaj jest to dobre, ale może być to niebezpieczne. Najlepszą drogą w tym czasie, kiedy my jesteśmy bardzo niedoświadczeni życiowo, najlepszą drogą, takim schronieniem, tak, bo my szukamy schronienia, my tego schronienia w domu nie mamy, więc szukamy jego na zewnątrz i przez to przechodzą tak naprawdę wszyscy. Każdy musi mieć poczucie tego bezpieczeństwa, tego schronienia, zrozumienia. Tak naprawdę powinniśmy szukać u profesjonalistów, jeżeli możemy sobie na to pozwolić, wiemy gdzie możemy znaleźć to u profesjonalistów taką pomoc, to jest to najlepsze rozwiązanie bez dwóch zdań. Jeżeli nie, pedagodzy szkolni, to tutaj nie wiem, biorąc pod uwagę moje doświadczenia z pedagogiem, znaczy moje doświadczenie nie miałam, ale znajomością tych pedagogów, to raczej oni by mi nie pomogli. Natomiast jeżeli wiem, że pedagog szkolny jest w stanie nam w jakikolwiek sposób pomóc, to również. Natomiast więc w pewnym okresie życia takie zawodowe, osoby, które zajmują się tym zawodowo, będą najlepsze, gdzie powinniśmy szukać tego schronienia. Jeżeli nie, i wolimy i boimy się, czy jakiekolwiek inne powody tym kierują i szukamy tego schronienia właśnie wśród znajomych, wśród ludzi, których znamy, to jest to niebezpieczne, może to być niebezpieczne. I tutaj bardzo ważna rzecz jest, żeby pamiętać, żeby nie szukać to wśród ludzi, którzy właśnie pogłębiają się w tym użalaniu nad sobą, którzy nie podejmują tej walki, tylko pogłębiają się w tym użalaniu nad sobą, którzy tak jakby kontynuują błędy, czy podejmują taką drogę właśnie takich bycia toksycznymi ludźmi ze swojej rodziny. Bo takich ludzi nam na drodze nie będzie brakować i do takich ludzi będzie nas ciągnąć po prostu. Co nie znaczy, że oni tak naprawdę kiedyś tej walki nie podejmą. Oni po prostu w tym momencie mogą tego nie robić, natomiast to nie jest powiedziane, że oni kiedyś takiej odwagi, siły nie nabiorą, ukształtują sobie swoje marzenia, cele, które będą wyglądać znacznie inaczej niż do tej pory i oni tą walkę też może kiedyś podejmą. No, natomiast na ten moment lepiej tego takiego skupiska, wiecie, nie praktykować, bo jest to po prostu niebezpieczne dla was. Ja znam, wiem, że też ludzie właśnie nie podejmują tego słusznego rozwiązania, o którym wam powiedziałam, tylko na przykład walczą w swoich domach, nie w swoim życiu, tylko walczą w swoich domach z najbliższym otoczeniem, próbując je zmienić, próbując coś udowodnić sobie, innym, co moim zdaniem nie daje żadnego rozwiązania, bo niszczy ich samych, niszczy ich życie. A jeżeli my podejmujemy jakąkolwiek walkę w naszym życiu, to powinniśmy walkę podjąć taką, która będzie miała taki efektywny wpływ na nasze życie, będzie dobra, będzie zmieniać nasze życie na lepsze, a nie będzie tam zaspokajać jakiś nasz cel, czy to, co sobie tam kiedyś stwierdziliśmy, nie wiem, że zmienimy tych naszych rodziców, czy cokolwiek innego, kosztem, nie możemy robić niczego kosztem naszego dobra. O, nazwę to tak. I to po prostu nie spełni się, wiecie. Ludzie zmagający się z takimi problemami zasłaniają się różnymi rzeczami. Usprawiedliwiają się. To też może w innym filmie, takie usprawiedliwiania się, bo jest to łatwiejsze.
Natomiast właśnie ta taka podjęcie tej walki jest bardzo istotne, żeby nie pójść na łatwiznę. Ludzie mówią, że nie mają pieniędzy, że ich nie stać. Wiecie, ja powiem wam, ja z mojego doświadczenia, ja przez to wszystko przeszłam. Ja w pewnym momencie, w pewnym stopniu mogę wszystko zrozumieć. Ja znam ludzi, którzy przez to przeszli, bo to nie jest tak, że ja jestem wyjątkiem i wam tutaj tworzę ten film o tym i w ogóle. Ja znam ludzi, którzy przez to przechodzili, którzy przez to przeszli i to jest po prostu ciężkie zadanie. To jest taki pierwszy ciężkie wyzwanie, najcięższe, z którym od razu tak naprawdę na głęboką wodę jesteśmy rzuceni i musimy się z tym zmierzyć. Natomiast jedyne słuszne. I tutaj taki brak pieniędzy, dużo osób ma obawy, my też mieliśmy te obawy. Natomiast brak pieniędzy, bo to jest taki jakby argument, z którym teoretycznie nie można walczyć, to dla mnie taki argument, można powiedzieć, trochę nie istnieje. Nie myślmy o tym, bo jak macie jakieś pytania, wątpliwości, to po prostu piszcie. Natomiast teraz tak od siebie, co mogę powiedzieć, to żeby nie myśleć o tym, nie skupiać się na tym. Ja wiem, tak się łatwo mówi, nie myślmy o tym, że nie będziemy mieć pieniędzy, z czego zapłacimy to mieszkanie, bądź też kupimy jedzenie. Słuchajcie, wiadomo, że trzeba mieć jakąś pracę, to jest bez dwóch zdań, chociaż ja przez różne etapy mojego życia przechodziłam, ale trzeba mieć pracę. Jak już się wyprowadzimy, oddalimy się, bo tutaj nie może być tak, że gdzieś nagle my będziemy też pracować i nasza praca powodować, będziemy mieć kontakt z naszą rodziną. Jeżeli się już wyprowadzimy, to musimy mieć na początku tą pracę. Nieważne jaka ona by była. Słuchajcie, pokoje do wynajęcia nie są jakieś takie drogie, że musicie wypłatę oddać swoją i nie stać was będzie na jedzenie. Nikt mi tego nie powie, tak nie jest. A później, jak już się wyprowadzicie, słuchajcie, wasza przyszłość, wasze te cele, wasze marzenia, zaczniecie tak naprawdę kształtować, jak już nie ukształtowaliście, to zaczniecie tak naprawdę tworzyć właśnie te wasze cele, te wasze takie granice, nowe granice, nowe wartości będziecie swoje tworzyć tak naprawdę. Bo to chyba takie najtrudniejsze w tym naszym życiu też i ważne jest to, że właśnie musimy to stworzyć, a najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że dużo ludzi dookoła będzie już tak jakby miało to z głowy. A my, czy też osoby zmagające się z takimi problemami, muszą je sobie sami wypracować na podstawie tak naprawdę, czy w szkole, na podstawie książek, na podstawie telewizji, na podstawie filmów, na podstawie rodzin, które do tej pory poznaliśmy. Więc na pewno nie będziemy je tworzyć na podstawie tego, co na podstawie naszej przeszłości, tak, bo to wszystkie te bo tam tego nie ma tak naprawdę, tylko będziemy musieli to stworzyć sami, wypracować to, co chcemy, to właśnie nasze cele, nasze wartości będziemy tworzyć, nasze zasady będziemy tworzyć. Wszystko tak naprawdę będzie się gdzieś praktycznie, można powiedzieć, tworzyć od nowa. Dlatego właśnie też ta wyprowadzka jest bardzo ważna, bo my właśnie wtedy, po tej wyprowadzce, w trakcie, chwilę przed nią, będzie to wszystko się kształtować. No, także kochani, to wszystko w tym filmie. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam do komentowania. Ja na komentarze, które już są, odpowiem po czasie. Mam już pewne zdanie i te odpowiedzi stworzone, natomiast muszę to napisać, jeszcze na to nie mam za bardzo czasu. Natomiast jeżeli macie jakieś pytania, macie jakieś wątpliwości, chcecie z kimś porozmawiać, to serdecznie zapraszam. Ja w opisie zostawię swojego maila bądź też Instagrama, gdzie możecie napisać taką prywatną wiadomość, bo wiem, że jakieś pytania czy takie komentowanie na forum na pewno nie każdy tego chce. Więc zostawię taką prywatny namiar do mnie, jak będziecie chcieli porozmawiać, bo po to ten kanał jest. Czy macie jakieś wątpliwości, to zapraszam serdecznie, właśnie zachęcam. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco, jak powstaną jakieś filmy, to będziecie o tym poinformowani. No i z mojej strony to wszystko. Ja bardzo serdecznie dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Zapraszam do odwiedzenia tego kanału ponownie. Pozdrawiam ciepło i do zobaczenia.